Miejsce Andrzeja Stasiuka, streszczenie dla maturzystów, zgodne z tekstem. Dwóch mężczyzn, narrator i turysta, spotykają się we wsi Czarne, gdzie kiedyś stała cerkiew pod wezwaniem świętego Dymitra. Później została przeniesiona do skansenu i w trakcie krótkiej rozmowy tych dwóch postaci narrator snuje w swojej wyobraźni rozważania na temat przeszłości świątyni i dochodzi do wniosku, że wizja odnowionej cerkwi w skansenie jest niezadowalająca. Myśli, i tutaj będzie cytat, miejsca nie można przenieść, miejsce nie ma wymiarów, jest punktem i nieuchwytną przestrzenią. Utwór mówi więc o przemijaniu pamięci, magii miejsca.